witamy na konferencji po meczu Orlik Opole Tatrzyski pod Hale Nowy Targ. O podsumowanie meczu proszę trenera drużyny Tatrzyski, pana Marka Ziętary. Ja długo nad meczem nie będę się rozwodził. Powiem prosto tak, że przez pierwsze dwie tercje, mimo że Opole grało dobrze, to my strzelaliśmy bramki. Wykorzystaliśmy kilka momentów z kontrataku, co dało nam prowadzenie w tym meczu 3-0 po dwóch tercjach. Ale tak jak podkreślam, mimo to, że Opole w tym okresie gry grało też dobrze, nam te kontrataki wyszły i te bramki zdobyliśmy. Natomiast, no co, mogę mieć tylko żal i pretensje do drużyny o to, że prowadząc mecz 3-0 po dwóch tercjach nie była w stanie utrzymać tego wyniku, tego zwycięstwa, dojść do końca przy takiej przewadze, a pogratulować przede wszystkim drużynie Opola, Orlika, że grała do końca, walczyła do końca, mimo to, że przegrywali mecz. I to kolejny jakby znak, że w hokeju niestety, ale trzeba grać do końca. Trzeba walczyć do końca, trzeba zawsze do samej ostatniej minuty walczyć. Doprowadzili do remisu, gratuluję im za to, natomiast no, karne to tutaj po prostu zawsze jest to jakaś loteria, a byli o ten karny jeden lepszy dzisiaj Opolanie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I o podsumowanie spotkania poproszę pierwszego trenera drużyny Orlika Opole, pana Jacka Szopińskiego. Znaczy, ja muszę też w sumie podziękować drużynie za walkę do końca, bo jeszcze po drugiej tercji powiedziałem, że nic straconego, że trzeba walczyć do końca, bo jesteśmy dzisiaj dobrze dysponowani, nawet troszkę lepiej niż drużyna Podhala, która zagrała świetnie taktycznie. Myśmy dominowali, stwarzaliśmy sobie sytuacje, jednak nie potrafiliśmy wykorzystać dogodnych sytuacji. No a kontry były bardzo, bardzo groźne i stąd się wziął wynik 3-0. Dobrze się nam to ułożyło w trzeciej tercji, że szybko strzeliliśmy tego gola na 3-1 i później gdzieś tam dodatkowy wiatr w plecy jeszcze doszedł. Walczyliśmy do końca, udało się doprowadzić do remisu. I ten mecz skończyć jeszcze ze zdobyczą punktową. No karny, tak jak to już na razie teraz mówił, jest to loteria. Ostatnio w Jastrzębiu nie wyszło nam one kompletnie, no teraz troszkę więcej szczęścia było przy nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie, można do pana trenera Szopińskiego. Panie trenerze, te dwa punkty są bezcenne, natomiast no, wszyscy tak myślimy, że Podhale będzie w tej szóstce, natomiast ten mecz chyba piątkowy to jest taki bardzo mocno kluczowy w walce o tą szóstkę. Więc oczywiście te punkty traktujemy jako bonus, wielką rzecz, ale no, kolejne wyzwanie przed nami. Nie, no oczywiście, jak już mówiłem w zasadzie na początku, że każdy mecz to będzie prawie każdy. Wojna o punkty, walka, no dla nas każdy punkt jest bezcenny, żeby do tej szóstki się dostać. No teraz jedziemy do Sanoka, znowuż bezpośredni rywal, można powiedzieć. No będziemy walczyć, no jak to się... Naszym celem tam jest też zdobyć punkty, no ale to wszystko weryfikuje lud.